Witam Was bardzo serdecznie w warsztacie osadnika w tę niedzielę wieczną, zimną i bardzo deszczową. Miał być dzisiaj ciekawy elektroniczny odzysk, no ale tego odzysku nie będzie. Ci z Was, którzy oglądają mnie dłużej, no to zapewne wiedzą, że borykam się z pewnym problemem, mianowicie z guzem mózgu. No, nie jest to tutaj film, żebym tu jakoś oczekiwał współczucia i jakoś się żalił, absolutnie. Ale chodzi o to, że w środę, za 3 dni, będę miał bardzo ważne wyniki badań. I jakoś tak do odzysku i działania takiego stricte ze złomem, no trochę zabrakło weny, trochę zabrakło takiej luźnej głowy. No wiadomo, wszystko trzeba robić z pasją i z taką chęcią. No niestety trochę jej zabrakło, więc stwierdziłem, że na siłę nic nie będę kręcił. Wszystko czeka i na pewno się doczeka do tego odzysku. No ale zamiast tego jest inny odzysk, no i zaraz Wam to pokażę. Ponieważ żeby zająć głowę i troszeczkę nie myśleć o przyszłości, bo staram się raczej nie zamartwiać się tym, na co nie mam wpływu, no to dlatego postanowiłem powalczyć trochę w warsztacie i odzyskać trochę przestrzeni. To też w sumie jakiś tam odzysk. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. To moje stanowisko robocze już na pewno znacie, bo praktycznie przewija się na każdym filmie. No ale postanowiłem zrobić troszeczkę więcej miejsca, trochę więcej przestrzeni. No i tutaj tą szafkę przestawiłem na lewo. Biurko, to białe, które też czasem widzicie, widzieliście, wyjechało gdzie indziej. Tu jest dorobiony blat, taki troszkę węższy, taki bardziej użytkowy niż roboczy. Jeszcze oczywiście pozostało wykończyć, trochę tam wesprzeć, blachę przybić, tak żeby to miało ręce i nogi. No ale teraz to się właśnie prezentuje w ten sposób. Zrobiło się naprawdę bardzo luźno, bardzo przestronnie i większość rzeczy stąd wyjechała. A gdzie wyjechała? No to zapewne się domyślacie, że wyjechała do warsztatu numer 2. No i tam Was właśnie w tej chwili zapraszam, bo nie wystarczy tylko gadać, ale trzeba robić. A że ku temu sposobność była, więc zabrałem się za robotę i tam. Także chodźcie. Musicie mi wybaczyć słabe oświetlenie, ale tutaj świeci tylko jedna mała żarówka, ale w planach już jest montaż oświetlenia, już to oświetlenie nawet jest, te stare z tamtego warsztatu, także myślę, że tutaj wystarczy. No ale dobra, co się zmieniło? No zmieniło się to, że się posprzątało, jest teraz sporo miejsca i naprawdę można się tutaj fajnie poruszać. Wjechały półki, a na półki już moja kolekcja starej elektroniki, że tak powiem. Półeczki na razie 3 poziomy i tutaj jeszcze będą przedłużone. Mam materiał, tylko kwestia zrobienia, ale to już wygląda naprawdę fajnie. No i jest jeszcze kilka rzeczy, które stąd wyjadą, są do oddania, także jeszcze chwila i na pewno zrobi się jeszcze więcej miejsca. Tutaj też już mam na oku okno, które chcę wstawić, bo to niestety jest bez dwóch szybek i hula sobie tutaj wiatr i po prostu będzie to wycięte, a wstawione w to miejsce zwykłe, normalne, otwierane okno, ale to też za chwilę, przed zimą na pewno zdążę. Także jak widzicie, nie próżnowałem i odzysk przestrzeni był, a to też bardzo ważne w działaniu. Mam nadzieję, że wszystko potoczy się w miarę dobrze, a nawet obojętnie jak się potoczy, no to na pewno energia do działania wróci i odzysk w warsztacie osadnika i inwestycje oczywiście. Oczywiście, bo projekt od zbieracza do bogacza trwa i działam w tym prężnie. No dzisiaj też wybrałem się na puszkowy spacer, na który Was teraz zapraszam. I pomimo chłodu i deszczu postanowiłem objechać swoje miejscówki, na których tak naprawdę dawno nie byłem, i wyzbierać puszki, czyli surowiec wtórny, który praktycznie nie wymaga żadnej obróbki. No dzisiaj, ze względu na to, że wieje i pada, podjechałem sobie autkiem na pierwszą właśnie miejscówkę, czyli
lokalny plac zabaw i parking przy nim się znajdujący. No i zobaczcie, jak zwykle miejscówki nie zawodzą, bo puszki leżą i czekają, żeby tylko je zebrać. Jest dzik, czyli szybka kompresja i do torby. No chciałbym dzisiaj ze 3-4 moje miejscówki. O, taterka zwrotna, proszę bardzo. Także też wpada do torby i szukamy. A tutaj zawsze sporo tego leży. Jest następna. No chociaż, o, patrzcie, uparta. Dobra, jest tu, jest tu. I do torby. Patrzcie, jakie tu jest pobojowisko. Tutaj tylko przybywa, nic nie ubywa. Tamta działka jest prywatna. Tutaj te krzaki nie wiadomo do kogo należą. No i tak się zbiera. A tam sobie, zobaczcie, kanie rosną. Jakie piękne. Ale z tego miejsca to raczej ich zbierał nie będę. No dobra. Jest ukryty żubr. Także żubra też zbieramy. I idziemy w dół. A jest kuflowe. O, jeszcze pełne. Co prawda kuflowe to stalowa, ale zabieram. Zresztą wspominałem o tym, że teraz biorę wszystko i nawet nie segreguję. To ładuję do wora. Jest kolejne kuflowe, kompresja i lecimy. Jest jeszcze jedno. A zejdziemy na dół, zobaczymy jak jest na dole. Tu lewa, prawa. Jest moc. O, bez liści. Tu spojrzymy. Tutaj na tym nasypie też śmieci nie brakuje. O, jest kasztelan. Tam jest następny kasztelan. Idziemy. Patrzcie, resztka telewizora. Sam kineskop się ostał. Dobra, takiego. Zobaczcie, taki XL. Taki mały XL. Taki paradoks. O! A, ślisko popadało i można się wyrąbać. Dobra, pakuję. Jest następne. Niepasteryzowany tym razem kasztelan. I jeszcze jeden. No i patrzcie, moment się zbiera. A to dopiero początek mojej dzisiejszej puszkowej przygody. No i tak. A tutaj co się dzieje? Tak, widzę już skompresowanego harnasia. Tam w krzakach nic nie widać. Kawałeczek w tę stronę. I tak dla odpustu dla głowy. Połażę trochę po krzakach. Wyzbieram. Bo tak jak już wam powiedziałem, no chwilowo natchnienia i weny do większego odzysku nie mam, ale myślę, że to w najbliższym czasie się zmieni i wracamy do nowej warsztatowej przestrzeni. Dobra, chwilę jeszcze tu. Coraz mocniej zaczyna padać, ale deszcz mi nie straszny. No dobra. Okej. Tam i tak podjadę. Także wracam do auta i widzimy się w drugiej miejscówce. No dobra, wbiłem pod wiadukt przy stacji PKP naszej i już pierwsze sztuki się pojawiają. Standardowo jest to w większości kasztelan. Okej. Zabieramy. Trzy dochodzą. Szybka kompresja standardowo. Dobra. I lecimy. Tam zawsze było sporo. A zobaczymy jak jest dzisiaj. Jeszcze się po krzaczkach rozglądam. O kurde, ślisko. I lecimy. Żwawym tempem, bo zimno.
się zrobiło. Jak to mówią, niespodziewanie przyszła jesień. No ale jesień też ma swoje uroki. Bo ta opadająca roślinność, zobaczcie, odkrywa surowiec. Mów lato. O, zobaczcie, ile ślimunów. O, jest tego sporo. Dobra, zaraz to ogarniemy, bo tu jest kolejna. Ta już jest, no zobaczcie. Ta już jest bez wkładki, czy też z wkładką? O, też z wkładką. Ale syfilis. Dobra, pusto. Zaraz to wszystko pójdzie do zbiorczego wora. Zawiążę na supeł, to czuć nie będzie. Bo zapach jest taki bardzo, bardzo intensywny. A tu jeszcze blak. I dalej. Dalej w drogę. Coś mi tu przebłyskuje. Trzeba dobrze, dobrze się rozglądać. No. Jest. Jest tutaj. Idziemy dalej. No, myślałem, że tutaj będzie surowca troszkę więcej. A na razie niewiele. Ale w torbie już czuć wagę. Wszędzie syf. Co krzaczek, to syfilis. Kolejny mały blak. I torba. Kawałeczek dalej. Komplecik, a jakże kasztylana. Cztery całe, jedna tam już skompresowana przez koło naczepy. O, śpieszę się wam powiem, bo nie założyłem już czapki i strasznie zimno mi w uszy. O, i skompresowany jeden. Chodź. Dobra, i lecimy jeszcze tam. O, tam też jest jedno takie fajne miejsce, gdzie potrafi być całe stado. O, tu mam dość długo leżącą Coca-Colę, zobaczcie, cała w ziemi. Chyba zabrałem dom mrówką. No trudno, ale tam jest kolejna zwrotna buteleczka. Tak jest. Harnaś jest zwrotny, więc ląduje do torby. No. O. Zobaczmy. To jest ta okolica, gdzie potrafi być cały zrzut puszek, ale dzisiaj nie ma. No dobra, to idziemy w drugą miejscówkę, która jest parę kroczków. I przebijam się przez wysokie trawy i moim oczom ukazuje się kolejne stado kasztelana. Zobaczcie, o, jest dramat. To jest dramat. No, bywać. W środku siedzi. No, ślimaczki. No, zrobimy tak, będzie szybciej. O, i cyk. Do torby. Kolejny. Te już bez wkładki. Kompresja. I jeszcze tutaj coś widzę. Jeszcze jedna. Ładnie dbamy o naszą matkę ziemię, nie? Ojejku, jejku, jejku. Dobra, lecę z powrotem i na kolejną miejscówę, żeby dopełnić torbę, a jest całkiem dobry dzisiaj połów. Okej, wracam tym samą drogą, a po drodze może jeszcze coś się trafi. No i podjechałem sobie na trzecią i ostatnią miejscówę dzisiaj. A ostatnią dlatego, że po pierwsze strasznie się rozpadało, a po drugie to zobaczcie, torba już praktycznie pełna.
No tutaj jak zwykle miejsce imprez. Trunki niepodopijane. No, pokażę wam już z samochodu, widziałem co się dzieje przy koszu. Ale leje. No, do kosza już się nie mieści. To se wyzbieramy to co przy koszu. Tutaj się do kosza więcej nie zmieści. Ale to co przy koszu to why not, jak to mówią. A jest tego troszeczkę tutaj. Tu jest też sztylanek skompresowany. I widzicie, w parę minut, no może w paręnaście, tak? I zobaczcie, cała torba. Jestem ciekawy, jak to będzie wagowo wyglądało, ale to już zważymy na warsztacie. Resztki trzeba powylewać. Albo po co piwo nosić? Tu jeszcze dwie. O, i lecimy dalej. Tu już widzę kolejną. Dobrze, że chwilę będę pod wiaduktem, bo strasznie leje. Chociaż zapowiadali opady deszczu. A tu sobie elfik przyjechał z Działdowa do Warszawy Zachodniej. O, popatrzmy tu w tych trawach. A jakże surowca nie brakuje. O, brakowało mi tego, muszę wam powiedzieć. Niby taka czynność jak zbieranie puszek, ale naprawdę potrafi odprężyć. Zważywszy jak siedzi w głowie i to dosłownie jakiś problem. Okej, no to mamy to. A jeszcze parę sztuk wejdzie. Zobaczmy. Tu jest taki rowek. A w rowku. Patrzcie jaki dobrobyt. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem. Już nie będę liczył. O. Tyk. I szybka kompresja. No chodź. Dobra, pakuję to i lecimy dalej. Patrzcie, znalazłem dwa stojące czarne wory. Zobaczcie co tu się w środku dzieje. Widzicie? Śmieci, puchy. Tutaj to samo. O, zobaczcie. Jak ktoś sobie zdeponował. Wiecie co ja zrobię? Ja puszki sobie do tego worka poprzekładam, a te worki ze śmieciami ustawię tam koło kosza. Może się zlitują i zabiorą. Dobra, ale to chwila. Najpierw idę w tamtą stronę pod wiadukcik. No i dobra, worki podstawiłem pod kosz, ogarnąłem przy tym koszu, żeby to nie wyglądało tak jak wyglądało. No a ja tym samym mam całą torbę i... A poczekajcie tu jeszcze. W tym teraz patrzę, w tej butelce jest jeszcze piwo, to żeby mi się nie wylało. No i chyba lepiej to wygląda. Mam nadzieję, że służby to zabiorą. Dobra, lecę to wszystko zważyć do warsztatu i uciekam czym prędzej, bo coraz mocniej pada. No ale to nic. O, słuchajcie, tam jeszcze widzę puchę. I tu jeszcze widzę puchę. To jeszcze to zgarnę. Przed oddaleniem się z tego miejsca. I pyk, jeszcze się zmieści. O, troszkę ten chwytak sięgnę. A może nie? Sięgnę. O, dobra. Mamy to i ruszam do warsztatu. Troszkę zmokłem, ale przynajmniej teraz wiem jak się czuje i wygląda zmokła kura. No dobra, zważę to co udało mi się dzisiaj zebrać. Pierwsza torba to 2 kg 428. Dodam to i jeszcze ten worek przesegregowany z tych dwóch czarnych. Kilogram 160. I jak dodam, no 3 kg 590 gramów. Całkiem fajny, owocny spacer.
No i pozostało się tylko pożegnać, więc żegnam się z wami z całkiem niezłym urobkiem i całkiem fajną, odzyskaną przestrzenią warsztatową, jedną i drugą. A my widzimy się w następnym odcinku, także trzymajcie się i do zobaczenia.